Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem. Tym razem jest to vlog z Bali. Dolecieliśmy w końcu na Bali. Przez ostatni tydzień byliśmy w Singapurze i w Malezji, w Kuala Lumpur, a teraz właśnie dolecieliśmy na 2 tygodnie na Bali i zatrzymaliśmy się w naszej pierwszej, w zasadzie to drugiej destynacji, bo wczoraj wylądowaliśmy w Denpasar, gdzie spędziliśmy jedną noc w takim trochę creepy hotelu, a dzisiaj przyjechaliśmy już do naszej willi pod Ubud. No, mamy troszkę do Ubud, myśleliśmy, że będzie troszkę bliżej. Ubud to jest takie jakby najbardziej turystyczne miejsce na Bali, można to tak nazwać. Jest tam najwięcej atrakcji turystycznych, najwięcej turystów. No i właśnie mamy tą willę pod Ubud i zaraz Wam pokażę, jak tutaj jest pięknie. Jeżeli oglądaliście poprzedniego vloga z Singapuru, wiecie, że do tej pory byłam tylko z Oliwierem. Wczoraj dołączył do nas również Filip, który jest z Czech i dzisiaj jeszcze wieczorem o 22 jakoś przyjadą 4 dziewczyny, które są z Polski. Ja znam tylko jedną, poznałam ją na jeffie, a reszty nie znam, także też się poznamy. Wszystko tutaj jest tak piękne, że muszę Wam to dosłownie pokazać, bo jest przepięknie. Okej, a więc tutaj się wchodzi, tak to się prezentuje. Chłopaki też tam gadają ze swoimi mamami, znajomymi i tak dalej. Tutaj stoi nasze piękne autko w ogóle. Tutaj się jeździ po lewej stronie. Kierownica jest po prawej stronie, jest generalnie masakra, ale mamy taką piękną Toyotkę tutaj zaparkowaną. Tak się prezentuje cały wjazd do willi. Oprócz nas jest oczywiście tutaj też obsługa, która sprząta, pilnuje tutaj wszystko z tyłu i po prostu się zajmuje tym ogrodem. No i tak, tutaj mamy wejście. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest w ogóle tyle tak bardzo estetycznych jakichś miejsc. Postaram się Wam pokazać jak najwięcej, ale sama jeszcze nie zwiedzałam tutaj za bardzo. Tutaj jest wyjście przez furtkę, takie malutkie. Tutaj jest jeden pokój, ale przejdziemy wszystko dookoła. Następnie idziemy tutaj i to całe jest nasze. Czajcie, ja nie mogę po prostu w to uwierzyć, tak to się prezentuje. Mamy wejście, no i pójdziemy sobie najpierw na tą stronę, którą my okupujemy, właśnie ja, Oliwier i Filip. Tutaj jest pokój Filipa, jest nas 7 generalnie, a łóżek jest 8, w sensie jakby dla 8 osób, więc podzieliliśmy się tak, że po prostu my podzieliliśmy się na 2 i 1, no i dziewczyny się podzielą 2 i 2, także nie wiem, czy tutaj jest Filip, chyba nie, ale tutaj jest właśnie pokój Filipa. Ma 2 oddzielne łóżka. Tak to się prezentuje. No i następnie jest łazienka. Tak wygląda łazienka. Tutaj jest toaleta. Tutaj jest prysznic na zewnątrz. I tutaj jest prysznic jeszcze w środku. Jakby ktoś chciał się wykąpać, jakby na przykład padało. No i tak wygląda generalnie pierwszy pokój. No po prostu przepięknie. Teraz tutaj idziemy do naszego pokoju. Filip ma jeszcze wyjście sobie tutaj na dwór. Mamy kuchnię. O, proszę bardzo, można sobie tutaj urzędować. Tak wygląda cała kuchnia. Tutaj jest salon, telewizor, jadalnia, można jeść sobie piękne śniadanka. Tutaj w sumie nie wiem, co jest. A, taki pomnik, przy którym się chyba modlą, tak mi się wydaje. Wiadomo, że są też składane różne dary. Tutaj jest jakaś biblioteka, czyli mamy wstęp do tej biblioteki. Tutaj też jest po prostu przepięknie, idealnie na foteczki. Będą na pewno cykane tutaj. No i co? Idąc dalej, w ogóle tu jest wszędzie taka otwarta przestrzeń, więc jakby jest po prostu, no, przepięknie. Mamy jeszcze taką piękną fontannę. No mega, jestem turbo podjarana. Zobaczymy, co tutaj, jak to wszystko będzie wyglądać. Następnie tutaj jest pokój mój i Oliwiera. Mamy podwójne łóżko, obrazy, tutaj też biurko, telewizor i spójrzcie na tą łazienkę. Mamy wannę, która się prezentuje przebosko. Tutaj oczywiście również umywalki, mamy nawet krzesełko, dzięki któremu będę mogła sobie usiąść, jak się będę malować. Mamy też wyjście na zewnątrz, oczywiście toaletę, tutaj też pełno półek, bardzo fajnie, kontakty, po prostu to jest coś, co nam brakowało w hotelach, no i oczywiście w poprzednich hotelach, bo naprawdę było tych kontaktów mało. No i tutaj właśnie jeszcze wyjście na zewnątrz, prysznic. Wow, jestem po prostu w turbo szoku, nie mogę w to uwierzyć. Wygląda to wszystko po prostu jak marzenie, naprawdę. Idąc dalej, tutaj na prawo mamy basen. Tak się prezentuje. Tutaj jeszcze mnie nie było. Jeszcze tutaj nie przychodziłam, ale mamy nasz własny basen. Pełno leżaczków, możemy chillować. Tutaj widzę, że też mamy jakieś takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. Też ręczniki. Tutaj oczywiście wejście do basenu. Widzę, że basen też jest jakby z takimi bąbelkami. Woda jest taka, wydaje mi się, idealna, żeby się schłodzić. No czy wy widzicie? Czy wy to widzicie? Jak to wygląda? Nie mogę w to uwierzyć. A to co to jest? Cóż to jest? A,
pień, okej. Okay. Dobra, idziemy jeszcze do góry, wow. Ja jestem autentycznie zakochana. Jestem ciekawa, czy tutaj są w ogóle jakieś światła. Na pewno są, widzę, że tutaj są światła. Mamy termometr, który chyba nie bardzo działa. Tutaj też mamy jakiś regulator czegoś. Ja nie wiem, ja powiem wam, że ja zwiedzam to z wami. To jest room tour na żywo, bo ja też jeszcze tutaj nie wchodziłam. Ale schodkami do góry. Wow, to są te... To są do masażu. Ej, ciekawe, czy można... Chyba można zamówić masaż. Zaraz pójdziemy sobie tam do lobby i obczajmy, bo wydaje mi się, że można zamówić masaż, ale spójrzcie. Nie mogę w to uwierzyć. Jezus, aż chcę mi się płakać, tak samo jak na Hawajach rok temu. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, że tu jestem tak daleko od domu. Jeszcze całkowicie, w sensie no nie całkowicie sama, ale wiecie, bez rodziny. To jest zawsze dla mnie takie rozczulające, bo wiecie, jak gdzieś jadę z rodziną, to o nic się nie muszę nigdy martwić, ale jak jadę już sama, to wtedy mam tak, jestem z siebie dumna po prostu, że udało mi się, że zrobiłam wszystko, co miałam zrobić, że wyszło to nieźle i tak samo właśnie było na Hawajach, że wszystko się udało i też wtedy po prostu poniosły mi emocje i tutaj też bardzo, bardzo cieszę, że jestem. Nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Na pewno będę chciała masaż. Idę zaraz sprawdzić, ile kosztują, bo widziałam jakiś cennik na recepcji. Jestem po prostu zakochana. Nie mogę w to uwierzyć. No i zostajemy tutaj na 5 nocy, także ja w ogóle strasznie mnie stresuje ten wyjazd, bo jak jadę z mamą, to wszystko jest zawsze zaplanowane na tip-top od początku do końca, a jak jadę zawsze sama, to ja wszystko robię na ostatnią chwilę, przez co jest fajne, bo ja lubię spontan, ale też mnie stresuje to, że nie wykorzystam odpowiednio tego czasu. I właśnie też mam teraz takie coś, że strasznie się tym stresuję, że po prostu tego nie wykorzystam. Teraz idziemy do kolejnego miejsca. Tutaj mamy... Jezus! Wiesz, jak tam jest pięknie na górze! Przywitaj się! Dzień dobry, a ty z kimś rozmawiasz? Tak, z mamą. Dzień dobry! Tam jest tak pięknie, tam są stoje do masażu. Do masażu? Do masażu! Kolejny pokój, on jest taki sam jak Filipa. Dokładnie identyczny, tylko wiecie, jest po prostu po drugiej stronie, jest troszkę inny widok. Tak to wygląda, ale generalnie łazienka i cały pokój jest dokładnie taki sam. Co to jest? Ja pierwszy. To jest jakiś chrabąż. I jeszcze tutaj jest jeszcze jeden pokój. On jest mniejszy trochę niż nasz, ale ma też, moi drodzy, właśnie tą łazienkę z wanną. Dokładnie taką samą jak my, także jest też naprawdę super. No jedyne co to, że po prostu jest jakby on mniejszy troszkę. Ta przestrzeń to jest mniejsza przez ulokowanie tego wszystkiego. Przywitaj się, jak ci się podoba. Jest pięknie, tu wszędzie Jezus. Leżą w ogóle te kwiatki. One są wszędzie. Ale one tak w ogóle bosko pachną. Ale one są przepiękne. One są piękne, w ogóle tutaj wszystko jest piękne. Mi się tak jest. Się cieszę. Musisz iść tam do góry. Wiesz, jak tam jest tak? Na górze? A gdzie? No tam na górze nad basenem. Tak? Tutaj jeszcze mamy taki jakby salon razem z kuchnią, a tutaj jest jakby coś takiego jak tam, tylko że właśnie jeszcze dla tych dwóch osobnych pokoi. Też jest właśnie salon, też jest taka jadalnia, no i też jest piękna właśnie, co jest piękne? Fontanna, tak. A tam, dosłownie, tam gdzie widzicie za palmami jest ocean, także morze, ocean. O, widzicie, oni tutaj robią takie dary. O, proszę bardzo. I to są właśnie dary dla duchów, bogów. Jest strasznie gorąco. Ja już się cała spociłam, jak nagrywałam wam ten tour. Ale no, jak widzicie, jest to naprawdę przeboskie miejsce. Jestem w tym totalnie zakochana i nie mogę w to uwierzyć, że tutaj jestem. O, tam jest Oliwier. Już widzę, że wlazł na górę. Dostaliśmy jeszcze powitalne, zobaczcie. Pićka. No i co, teraz pewnie wydaje mi się, że pójdziemy na basen. Ja mam straszną ochotę wskoczyć do tego basenu. Ja po prostu nie chcę zapomnieć tego miejsca. Ja muszę mieć dużo pamiątek z tego miejsca, bo ja nie chcę go zapomnieć. Jest przepięknie. Byliśmy w basenie, troszkę sobie pochillowaliśmy i teraz zaraz jedziemy na zakupy. O, zobaczcie! Banany tutaj są, bo mamy drzewo bananowe, bananowca i tutaj są banany, jeszcze zielone co prawda, bo pewnie wszystkie są na bieżąco zbierane. Idziemy sobie najpierw jeszcze obczaić plażę, zobaczymy jak ona wygląda, czy jest warta tutaj w ogóle przychodzenie, czy lepiej jednak zostać sobie w naszym w ogóle parczu. Tu jest jakiś Bali Holiday i tam są jakieś ewidentnie owoce i tak dalej, zbiory, pełno bananów, widzę kokoski. O, tutaj, widzicie, tam też coś zbierają. O, proszę bardzo, tam pani, pan, nie wiem, nie widzę z tak daleka. No, mega to wygląda, to jest tak bardzo dziko w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie jest w ogóle turystycznie, tylko właśnie jest tak dziko, na tym nam zależało. Look at this, what is that? It looks like papaya, right? Tutaj mamy papaję najprawdopodobniej. Hey,
No, idziemy teraz właśnie w stronę plaży, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. O, tutaj kolejne banany. Widać, widać. Tutaj też rosną jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem. Ja bym bardzo chciała wam mówić, co to jest, ale to nie jest typ filmiku edukacyjnego, tylko to jest typ filmiku Poznajemy Wszystko Razem. Także wy jesteście tutaj ze mną na wakacjach i ja wam pokazuję wszystko, co tu jakby się dzieje. To nie są papaje. To są papaje. To są papaje? Wow. Oh my. Zobaczcie, papaja! No way! Zebraliśmy ją, leżała sobie tutaj w krzakach i to jest papaja, teraz ale piękna. Teraz musimy dojść do jakiegoś gospodarstwa, żeby sobie zasłużyli do kompostu. Zobaczcie, tutaj właśnie rosną. Jedna spadła, leżała w krzakach i otworzyliśmy ją. No way, ale kozak. Tutaj jeszcze więcej rosnących papai. I naprawdę ludzie staram się jak najwięcej wam pokazywać, bo chcę, żeby te filmiki serio fajne powychodziły i chcę korzystać z tego, że jestem na wyjeździe i właśnie pokazywać wam to wszystko, ale ja sama się tym wszystkim też jaram i jakby to nie jest takie coś jak, wiecie, jak byłam w Miami już, kurde, 10 czy nie wiadomo który raz, że już wszystko znam i mogę po prostu poświęcić ten czas na nagrywanie, tylko sama też chcę wszystko obserwować, a z drugiej strony chcę też mieć dużo materiału i super pamiątki, także to jest naprawdę ciężko to wszystko wybalansować, więc po prostu martwi się, że nie wykorzystam w 100% tego wyjazdu, ale będę się starać jak najbardziej. Jesteście teraz takimi moimi przyjaciółmi, ja po prostu będę trzymać kamerę i będę się starać pokazywać wam jak najwięcej, ale również korzystać z tego wyjazdu, także mam nadzieję, że ucieszycie się z tych vlogów, bo naprawdę będę się przy nich starać. O, tutaj też mamy zwierzątka z jakiegoś gospodarstwa. Super cute. A teraz idziemy jakąś taką dróżką, bo znaleźliśmy ją. I ciekawa jestem, czy one prowadzą do... Ciekawa jesteśmy, czy nie prowadzą na plażę, czy nie. Kolejne banany. No niestety gorsza część Bali, czyli śmieci. Co prawda, no idziemy takim jakby miejscem, że może to jest jakieś teoretycznie wysypisko śmieci tutaj właśnie tubylców, ale jednak jest to mega, mega smutne i ja nienawidzę takiego widoku, ale jestem też tego świadoma, że tak właśnie jest i patrzcie na to! Plaża z czarnym piaskiem, w ogóle nigdy nie byłam na plaży z czarnym piaskiem i jest, wow, no jest pięknie. Tu jakieś piękne domy, ale też zobaczcie, ile śmieci. Zobaczcie, ile śmieci wysypuje ocean. To jest naprawdę strasznie smutne. I wiem, że tutaj jest bardzo dużo różnych organizacji, które właśnie turyści mogą przyjechać i pomóc sprzątać plaże i tak dalej. No ta plaża ewidentnie nie jest turystyczna, przez co ona nie jest sprzątana, ale to nie znaczy, że tych śmieci tutaj nie ma. No niestety jest ich bardzo dużo, ale jest też pięknie. Bardzo wieje, ludzie puszczają latawce. No widoczek jest niesamowity, jak to pięknie wygląda, mam nadzieję, że w ogóle mnie słyszycie, bo strasznie wieje, ale jest przepięknie. Chłopaki właśnie chyba od jakiejś pół godziny eksplorują odpływ i szukają różnych zwierząt, różnych roślin, różnych dziwactw i tak dalej, i tak dalej. Ja łażę za nimi i też obserwuję i oglądam. Wow, ej, to wygląda jak z kosmosu. No i właśnie tak wyglądało ostatnie pół godziny. Co powiesz? Podoba ci się? Bardzo mi się podoba. Zawsze jak jestem gdzieś nad morzem, nad oceanem, to właśnie poszukuję tych takich małych stawów. Ładnie tu. Hello, witam kolejnego dnia na Bali. Jeśli chodzi o wczoraj, to poszliśmy na plażę, poszliśmy na zakupy, później sobie siedzieliśmy, chillowaliśmy. Przyjechały już dziewczyny wczoraj wieczorem, piliśmy drineczki, trochę rozmawialiśmy, poznawaliśmy się i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj mamy kolejny dzień i dzisiaj mamy naprawdę ambitne plany na dzisiejszy dzień. Wstaliśmy sobie wcześniej, ja już jestem ogarnięta. W ogóle zobaczcie, jaką mam balijską stylówę. Topik, spodnie długie, mam nadzieję, że się w nich nie ugotuje, klapeczki. W ogóle jest taki przypał, bo mam zapalenie pęcherza. No, dopiero co miałam okres, teraz zapalenie pęcherza i masakra. To prawda, jedna dziewczyna, która z nami tutaj jest, ma apteczkę. Ja też mam apteczkę, też się przygotowałam, ale nie akurat na zapalenie pęcherza. Ona ma dosłownie wszystko. Powinno mi jak najszybciej przejść, ale masakra po prostu od rana cały czas chce mi się sikać, więc to jest po prostu okropne. Jeśli chodzi o plany na teraz, to pierwsze miejsce, do którego lecimy, to Monkey Forest. Także let's go, zabieram was tam ze sobą.
Jak ci podobają małpy? No, małpy tak jak wszędzie w sumie. Jedyne, co mi się tutaj podoba, to te świątynie, tylko że problem jest taki, że są zamknięte. Każda jedna jest zamknięta. Tak. No, Oliver wolał na przykład iść na cmentarz dla małp, zobaczyć nieżywe małpy niż żywe małpy. Dokładnie. No, ale jest ich strasznie dużo, ale one są cwane, bo one... Na tobą. One atakują i one kradną i są takie... What do you think about monkeys? Like them? Like people. Like people. Rude. Smelly. Annoying. Oh, wow! Uff, ty w mordę. O Jezus. Spadła. Are you good? Park? But you could just walk here. Nie. Przyjechaliśmy do kolejnej miejscówki, nazywa się to Tadam de Dari i stwierdziliśmy, że sobie tutaj zjemy, bo jest tu dużo restauracji. Jest tu tak bardzo spokojnie, zobaczcie, są tutaj takie jakby statuły, z tego jest to miejsce znane, tak to wygląda i tam właśnie siedzą i będziemy wcinać zaraz jakiś dobry obiadek, bo troszkę zgłodniliśmy po Monkey Forest, hello, po Monkey Forest, także idziemy, będziemy teraz jeść. Chcecie się przywitać? Tak. O, także wcinamy. Zamówiliśmy już jedzenie i powiem wam, że ceny naprawdę są niesamowite. Jest tak tanio na Bali, że naprawdę można zjeść, najeść się taki pyszny, dobry obiad za 20 zł zjeść i wiecie, jeszcze razem z przystawką, z jedzeniem i tak dalej. Zobaczymy, ile koniec końców nam tutaj wyjdzie, ale zobaczcie na ten widok. W ogóle to nie jest aż tak turystyczne miejsce jak właśnie ta Monkey Forest. I w ogóle generalnie też nie jest jakoś bardzo popularne, no zobaczcie, tutaj nie ma praktycznie w ogóle ludzi, a jeżeli są, to jest bardzo mało turystów, jest tutaj tak bardzo cicho i spokojnie, bardzo tak kontrastuje do właśnie Monkey Forest, gdzie było pełno turystów, niesamowicie, no i właśnie tutaj są te statuły, o, zobaczcie, mamy wodę, statuły, no naprawdę magiczne miejsce, tutaj jest cała restauracja, też bardzo ładnie w środku wygląda. Tutaj jakby ta recepcja, lobby, coś takiego też jest bardzo ładne. O, jeszcze pokażę wam tutaj te statuły. Spójrzcie, tutaj dziewczyny robią fotki. Zobaczcie, ustawka. Tak, no, możesz mnie nagrać. Tutaj są hotele z takim pięknym widoczkiem. Dobra, idziemy po nasze żarło. Dojechaliśmy właśnie do kolejnego miejsca i są to tarasy ryżowe, miejsce, gdzie się zbiera ryż i jest tutaj naprawdę przepięknie. Już wam to pokazuję, jak to wygląda. Tutaj jest ta huśtawka i ta przyjemność kosztowała nas 100 tysięcy indonezyjskich rupii, czyli jakoś 26 zł. No coś takiego, 26-23. Także spoko, spoko atrakcja jak za taką cenę. Wydaje mi się, że to nie jest ta główna huśtawka, to jest też ważne, że to nie jest ta główna huśtawka, bo ta główna kosztuje pewnie o wiele więcej. No możliwe, tam w ogóle też po drugiej stronie są inne huśtawki. To są takie popularne tutaj na tych tarasach, ale ta najsławniejsza jest tam kawałek dalej. Tak, no, no ale tutaj było też ładniej i było tanio. Tak, było super. Nice, no a teraz idziemy, jest, idziemy pozwiedzać teraz te pola.
Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego pierwszego vloga z Bali. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czekajcie na więcej materiałów, bo myślę, że będzie co najmniej jeszcze jeden bądź dwa vlogi. Także czekajcie, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i pa, pa.